Dziękuję. Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie i za zorganizowanie tego spotkania, w zasadzie no, całości tego przedsięwzięcia, które rzeczywiście przybliżyło wiele aspektów kwestii chińskiej. A ja pozwolę sobie pomówić o rzeczy, wydaje mi się, że zupełnie odbiegającej od tych kwestii, które do tej pory były poruszane, chociaż na swój sposób bardzo się z tymi sprawami wiążącymi. Temat jest na tyle dziwnie sformułowany, że na początku będzie to trochę chaotyczne, a potem, mam nadzieję, to się wszystko złoży do kupy. Złoży się do kupy mniej więcej w jednej trzeciej. Ale chciałbym zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz, która pojawiła się w poprzednim wystąpieniu pani Wielomskiej, zdaje się. Mianowicie tam się pojawiła kwestia pewnych ideologicznych związków między Niemcami a Chinami. I mnie się przypomniał się jeden temat, który miałem zamiar poruszyć, dlatego poruszę go na samym początku. Otóż od czasu tak zwanego absolutyzmu oświeconego w Niemczech formowała się nowa elita społeczna, która stała się moim zdaniem wzorcem współczesnych elit europejskich. Niemcy na tę elitę mówili, a w zasadzie nie tyle na tę elitę, ile na grupę społeczną, z której ona się wywodziła, mówią na nią Bildungsbürgertum, czyli to takie mieszczaństwo oświecone, mieszczaństwo nauczone, różniące się, stanowiące jakby jedną trzecią mieszczaństwa, bo było tak zwane wielka burżuazja, czyli najogólniej mówiąc kapitaliści, był Kleinbürgertum, czyli no, mieszczuchy, kołtuny. I ta elita, która swoją pozycję społeczną zawdzięczała własnej pracy, własnemu wykształceniu przede wszystkim. To byli przede wszystkim przedstawiciele wolnych zawodów i to byli przede wszystkim protestanci. Miało to związek z tym, skąd wzięło się zapotrzebowanie na takie elity. Te elity, zapotrzebowanie na te elity wzięło się z tego, że nie wchodząc w szczegóły, katolicy opowiedzieli się przeciwko idei absolutyzmu, władzy absolutnej. To w największym skrócie mówiąc sformułował takie założenia, to się wcześniej zaczęło oczywiście, ale mówiąc najogólniej, późno scholastyczna szkoła z Salamanki. I między innymi, a przede wszystkim taki filozof Soares. I to oni tam w zasadzie po raz pierwszy zakwestionowali boskie prawo władcy do władzy absolutnej. A to były czasy, początek XVII wieku, kiedy właśnie rozwijał się absolutyzm. No i ta grupa społeczna, która w tamtych czasach stanowiła administracyjną, intelektualną elitę Europy, czyli kler, stawał się antyabsolutystyczny. Ja mówię w wielkim uproszczeniu, bo to oczywiście bardzo miało wiele odmian, ale co do istoty, stał się antyabsolutystyczny. W związku z tym ta władza świecka, która aspirowała do władzy absolutnej, nie mogła mieć do tej grupy społecznej, do tej elity, która miała zarządzać społeczeństwami, nie mogła mieć zaufania. I powstała potrzeba
stworzenia nowej antyklerykalnej elity. A tak naprawdę to nie tyle antyklerykalnej, co antykatolickiej, ale tu już nie chcę wchodzić, bo znowu zostanę posądzony o to, że robię tutaj jakąś propagandę. Niemniej jednak, i tak naprawdę, na przykład we Francji to jest, no to są oświeceniowcy, ci tacy najpopularniejsi, którzy będąc oświeceniowcami w naszej wyobraźni takimi zwolennikami postępu, w istocie byli zwolennikami absolutyzmu. Tyle tylko, że oświeconego. Można wskazać wielu oświeconych dyktatorów i nie wszyscy znowu byli tacy straszni. Ale chodzi mi tutaj o pewną zasadę. Nie będę wchodził w szczegóły, natomiast co jest istotne? Istotne jest to, że w literaturze bardzo skąpej zresztą na ten temat, a u nas w ogóle o Bildungsroman, Bildungsbürgertum, to chyba nie jest pojęcie specjalnie znane, na ten temat w ogóle się nie mówi. Natomiast w literaturze niemieckojęzycznej zwraca się uwagę na głęboki związek mentalności tej nowej elity, składającej się przede wszystkim z przedstawicieli wolnych zawodów i uzależnionej również ekonomicznie, całkowicie od aparatu państwowego, z mentalnością elit konfucjańskich, elit chińskich. To tam jest bardzo wyraźnie powiedziane. Czyli całkowita lojalność wobec władzy, wobec państwa i mówię tutaj nie w sensie, broń Boże, negatywnym, ponieważ ja uważam, że lojalność elit wobec państwa jest czymś zupełnie oczywistym, naturalnym. Oczywiście rewolucjoniści mają prawo generować swoje własne elity po to, żeby zrobić przewrót, ale to należy jakby do mechaniki procesu historycznego. Teraz ten temat, chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że w tym sensie istnieje głęboki związek między mentalnością współczesnych elit europejskich z konfucjańskimi elitami chińskimi w perspektywie historycznej, bo to, co się dzieje w tej chwili w Chinach, to jest zupełnie co innego. I może skończę ten wątek, a przejdę do tego, o czym mamy mówić, czyli o czym my mamy mówić, rozwój ideologii lewicowych, a Chiny. To jest taki temat, że w zasadzie, ale w największym skrócie, bo będę mówił o czymś zupełnie innym. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jeśli się mówi o współczesności, to prędzej czy później realna rozmowa o rzeczywistości musi zejść do kilku podstawowych tematów. To wcale nie znaczy, że te wszystkie pozostałe tematy są nieważne. Oczywiście, że nie. Natomiast istnieje pewien absolutny fundament, bez którego wszelka inna rozmowa jest bez sensu i ja właśnie za chwilę dojdę do tego podstawowego fundamentu, żeby wyjaśnić, na czym polega relacja między Europą a Chinami. Ale najpierw wspomnę tylko o tym, z jakim dziedzictwem kulturowym i z jakim doświadczeniem mamy w przypadku współczesnych Chin. Otóż na to składa się właśnie ta konfucjańska mentalność elit chińskich, i ona ma pewną swoją kontynuację historyczną, ma pewne odniesienie, dlatego że ona właśnie funkcjonuje na tym poziomie, na którym nawet w Chinach i zachowała się pewna minimalna ciągłość. Natomiast co do całej reszty Chin, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jakkolwiek nastąpił tam ogromny, nieprawdopodobny postęp cywilizacyjny, to nie wiem, czy na dzień dzisiejszy, ale jeszcze kilka lat, czyli no prawie, że na dzisiaj, w Chinach jest podobno ponad 300 milionów ludzi, których dochód nie przekracza dolara 25 centów na dzień.
300 milionów ludzi, to jest chyba więcej niż pół ludności Europy. Oczywiście tam jest już prawdopodobnie grubo powyżej 1,5 miliarda, mówi się coś oficjalnie 1,350 miliardów, ale kto to jest w stanie policzyć? Więc w tamtej skali to już jest mniejszy odsetek. Natomiast to jest w dalszym ciągu 300 milionów ludzi, którzy muszą żyć za mniej niż $1.25 dziennie. I ta, jakkolwiek, oczywiście mówi się, że średnia tam się bardzo podnosi i że tam już powstała bardzo liczna tak zwana klasa średnia, no i oczywiście bardzo, to już nawet trudno mówić w przypadku Chin o czymś, że coś jest, może być tam nieliczne, no bo tam nawet margines marginesu to już są ogromne rzeczy. Ale w każdym bądź razie istnieje super bogata najwyższa warstwa. Potem istnieje już jakaś taka licząca się warstwa średnia, ale w dalszym ciągu tam jest 300 milionów ludzi, którzy żyją w nędzy. I to żyją w kraju, w którym 36% powierzchni jest już w tej chwili pustynią albo podlega intensywnej upustynnieniu. To jest zresztą szerszy problem, bo to dotyczy również i być może przede wszystkim Mongolii i północnej Syberii. Tylko w niewielkim stopniu, ale jednak ma to związek z tym uprzemysłowieniem. Z tym, że pustynnienie to są raczej kwestie klimatyczne. Natomiast oczywiście ogromnym, gigantycznym problemem jest, i tu pan zdaje się wspominał o tym, bo to jest niesłychanie ważne, jak głęboko zdewastowane jest środowisko naturalne w Chinach w sytuacji, kiedy większość ludzi ciągnie czyli na wschód, czyli ku wybrzeżom tym uprzemysłowionym. Natomiast jest ogromna część Chin zachodnich, które są no może nie puste, ale są znacznie słabiej zaludnione. Tam w tej chwili już nie ma przymusowych przesiedleń, tak jak to robiono za czasów Mao, a nawet jeszcze w czasach cesarskich. Ale podejmuje się różne przedsięwzięcia, żeby ludzi trochę przepchnąć na zachód. W te miejsca, gdzie praktycznie biorąc nie ma ludzi. Natomiast jeśli chodzi o skalę zniszczenia środowiska, to pan wspomniał o tych rzekach. Tam są w tej, nie wiem na jakim to jest etapie, ale tam są zaprojektowane i prawdopodobnie już w trakcie realizacji, to pan mnie skoryguje, te gigantyczne projekty łączenia kanałami rzek. To są przedsięwzięcia na skalę muru chińskiego i znacznie większe niż to, co zrobił, jak się nazywał ten w Egipcie, bo ja ciągle ich mylę. Ten, który wybudował Tamę Asuańską, no nieważne jak się nazywał, ten, który wybudował Tamę Asuańską, co było wielkim osiągnięciem, ale doprowadziło do tego, że nagle okazało się, że nad Nilem, który w Dolinie Nilu, która przestaje być zalewana, nie może rosnąć zboże. A przecież przez wieki Egipt był spichlerzem Europy. To są skutki, o których mało się mówi, skutki tego wielkiego uprzemysłowienia, ale one powodują, że w stosunkowo krótkiej perspektywie sprawy między innymi ochrony środowiska będą musiały wrócić na tapetę, a w zasadzie pojawić się na tapecie z tego względu i będą musiały być uwzględniane, ponieważ przez kilkadziesiąt lat rujnowanie własnego środowiska, wytruwanie własnego społeczeństwa było warunkiem utrzymania niskich kosztów produkcji. I wprawdzie, no można powiedzieć, że w Chinach tam parę milionów w lewo, parę milionów w prawo, to nie odgrywa większej roli, ale jednak z czasem będzie to odgrywało coraz większą rolę.
Z tym, że jaką rolę, to w niewielkim stopniu zależy od Chińczyków, ponieważ współczesne Chiny, jakkolwiek mają pewne, tak mi się wydaje, jakkolwiek mają oczywiście za sobą, tak nam się wydaje, nam, Europejczykom, że mają za sobą jakąś wielką kulturę i mają wynalezienie prochu, kompasu, druku, papieru, to robili Chińczycy. Ale to nie robili ci Chińczycy, którzy w tej chwili mieszkają w Chinach. To jest trochę tak jak szukanie związków między współczesnymi Grekami a Dorami, czy tam tymi ludźmi, którzy najechali Troję. To jest absolutne nieporozumienie. W szkołach można takie rzeczy ludziom mówić, jako przedstawienie pewnej tradycji, ale to nie ma wiele wspólnego z realiami. Współczesny Chińczyk to jest któreś już tam pokolenie, które jest wychowywane w zupełnie innym systemie i w zupełnie innej, a przede wszystkim jest wychowywane w kraju, który ma następujące doświadczenie. Mianowicie ma przede wszystkim utworzenie w 1949 roku komunistycznego państwa. Tego państwa, które potem weszło w ostry konflikt z ojczyzną światowego proletariatu, czyli z Rosją sowiecką. Tego państwa, które właśnie pod wpływem tego konfliktu postanowiło dokonać tak zwany wielki skok, czyli to chyba był 1958 rok, który to wielki skok zakończył się całkowitym zniszczeniem infrastruktury tego państwa i który doprowadził do śmierci, jedni mówią 30, inni 40 milionów ludzi z głodu w ciągu 3 lat. Jak się popatrzy na wykres ludności Chin, to on od tam, powiedzmy 49, żeby nie sięgać, to on cały czas rośnie tak w miarę i jest tylko jeden taki spadek. A w Chinach przy tych 1,5 miliarda taki mały spadek, to jest kilkadziesiąt milionów. Kilkadziesiąt milionów ludzi wymarło z głodu pod wpływem obsesyjnej koncepcji jednego człowieka. No, może nie jednego, nie, ale pewnej ideologii. A potem była rewolucja, tak zwana rewolucja kulturalna, która z tych elit, które zachowały jeszcze pewną, nazwijmy to, tradycję konfucjańską, wynikającą z etosu i z wpojonej im lojalności wobec państwa, która ich mentalność wzbogaciła o paniczny strach. Strach i nieprawdopodobne upokorzenie, bo to, co tam Hun Weibini, czyli nasi współcześni, no, panienki z parasolkami czarnymi, to właśnie ten sort człowieka, mówię sort, bo to słowo się już w tej chwili kojarzy, to, co robili oni z profesorami, z inteligentami i tak dalej, to, co się działo na Uniwersytecie Warszawskim, to były zabawy w piaskownicy. To nawet jeszcze dzisiaj można w internecie znaleźć te spektakle urządzane, podczas których ci młodzi ideowi ludzie wieszali tam jakieś tablice tym klęczącym profesorom na głowach i się tam nad nimi wywnętrzali i tak dalej. Także to jest tego typu doświadczenie. I to doświadczenie, i teraz przechodzę do tego, o czym powinniśmy mówić. Proszę mi wyhamować w pewnym momencie, bo ja mogę przerwać w każdej chwili i tak nie skończę. Tak, proszę Państwa, dlatego, że to jest, te wszystkie historie, o których opowiadam, to trzeba wyprostować i opowiedzieć z punktu widzenia nie ideologii, bo oczywiście to, co powiedziała Pani Wielącka, te ideologie są absolutnie decydujące, ale one się przekładają na ludzkie działanie, na działanie każdego człowieka i każdej grupy ludzkiej. W związku z tym trzeba mówić o konkretach w pewnym momencie. Otóż to doświadczenie skończyło się mniej więcej w 76 rok umarł Mao i jeszcze potem trzeba było trochę poczekać, no bo oni tam między sobą musieli załatwić porachunki i mniej więcej w 78 roku, on się chyba nazywał Deng Xiaoping, rozpoczął tam tak zwane reformy.
Historia tych reform jest trochę dłuższa, bo ja sobie, o ile pamiętam, to się tam teoretycznie zaczęło w 1963 roku, cztery modernizacje, ale to nie ma co wchodzić w to. 1978 rok to był ten moment, kiedy w Chinach przywódcy doszli do wniosku, że coś trzeba zmienić. I nie będę w tej chwili wchodził zupełnie w to, co tam sobie ci chińscy przywódcy kombinowali, ponieważ tutaj zebrało się sporo osób, które znacznie lepiej to potrafią ode mnie wytłumaczyć. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na to, że ten moment w Chinach nastąpił wtedy, kiedy Europa całkowicie ekonomicznie zbankrutowała. Nie będę się w tej chwili sprzeczał, czy to był rok 78, wiosna, lato, jesień, zima. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Nakłada się na to, co powiedziałem, nakładają się kwestie, które się próbuje używać jako wytrychy do wytłumaczenia tych procesów. Dwa kryzysy paliwowe w latach 70., czyli 73 i potem był chyba w 79 następny. Ale mniej więcej pod koniec lat 70. Europa, i ja spokojnie poczekam, aż wreszcie historycy ekonomii europejskiej opiszą to, bo na razie to ludzie mówią, co on gada, przecież ta Europa tak znakomicie prosperuje. Otóż wtedy Europa zbankrutowała definitywnie i świadectwem tego było to, co wtedy nastąpiło. Nie tylko Europa. To, co wtedy nastąpiło. A co wtedy nastąpiło? Pomijam tutaj kwestię, która jest dla mnie samego tajemnicą, jeżeli chodzi o tą, nazwijmy to, dyplomatomechanikę, czyli chyba w 78 roku papieżem został Karol Wojtyła. Dobrze mówię? 78. Jest taka książka, która opisuje udział trzech osób w tym wielkim przewrocie, czyli Wojtyły, Reagana i Margaret Thatcher. Ale końcówka 70. lat to jest totalna klęska europejskiej lewicy i przejęcie władzy przez, w bardzo wielkim cudzysłowie, przez tak zwaną prawicę. No niestety, można powiedzieć, że było to przejęcie władzy przez prawicę. Mówię niestety, ponieważ bardzo niedobrą rzeczą, która dzieje się w naszych głowach, jest podtrzymywanie zupełnie fałszywego wyobrażenia, że alternatywą dla lewicy jest prawica. I jak słyszę polskich tak zwanych, przepraszam, że tak mówię, że tak zwanych, ale jak słyszę polskich patriotów, czyli ludzi, którzy mówią o patriotyzmie, określających się jako prawica, to ja dębieję. Ale do tego tematu wrócimy. Na razie będziemy się trzymać tego podziału. Lewica, prawica. Reagan w Stanach Zjednoczonych, Thatcher w Anglii, Kohl w Niemczech, czyli chadecja. O innych krajach nie mówię, dlatego że tam zwykle były bardziej skomplikowane zjawiska. O Francji to w ogóle trudno mówić, bo to jest kraj tak kompletnie już tam jest taki galimatias, że oni sami kompletnie nie wiedzą już, czym są. Ale to jest oddzielna kwestia. Co rozumiem przez... Aha. I... Lewica utraciła władzę, ponieważ po klęsce rewolty 1968 roku, która rzeczywiście była klęską tej radykalnej lewicy zachodniej, władzę przejęła ta tak zwana wykreowana wówczas lewica cywilizowana,
czyli socjaldemokracja, w wielkim skrócie mówiąc. W Niemczech na przykład SPD, która to SPD dopiero w 1959 roku wykreśliła ze swojego programu marksizm, no ale wykreśliła tak jak poprzednio 7 razy, wykreślała i wpisywała. No wtedy wykreśliła, w tej chwili już nie musi wpisywać, bo marksizm jest jakby kwintesencją jej programu. Lewica przejęła władzę w końcu lat 60. Tutaj będę mówił przede wszystkim o Niemczech, bo tamten proces jest widoczny w krystalicznej postaci. I lewica rozpoczęła w 69 roku systematyczne zadłużanie budżetu państwa. I robiła to po to, żeby móc kontynuować finansowanie europejskich pasożytów, którzy byli przez poprzednie 13 lat chyba w coraz większym stopniu utrzymywani przez cudzoziemskich gastarbeiterów. Ponieważ w Niemczech między 1955 rokiem a 1968 Niemcy podpisały 8 albo 9 umów międzynarodowych, które wpuszczały gastarbeiterów, czyli robotników sezonowych, na rynek niemiecki. Pod koniec lat 60. tam chyba było około 3 milionów zarejestrowanych, legalnie pracujących, a ile było na dziko, to tego nikt nie jest w stanie policzyć. I te grupy już w latach 60. przejmowały od białych Europejczyków najbrudniejsze, najcięższe, najbardziej niebezpieczne i najniżej płatne prace. A w tym czasie z pieniędzy wytrzepywanych znikąd, bo to już były pieniądze wytrzepywane znikąd, czyli z zadłużanego budżetu, finansowane były kolejne pokolenia studentów strajkujących, manifestujących, rozwijających teorię krytyczną i, że tak powiem, pasionych przez pasterzy ze szkoły frankfurckiej. I w latach 70. ten proces państwa pasożytniczego, państwa opiekuńczego, a w zasadzie państwa opiekującego się pasożytami, finansującego pasożytnicze elity, które miały ludzi pracujących brać pod ideologiczny but i uniemożliwiać tym ludziom obronę własnych interesów, ten system pod koniec lat 70. się załamał. Były te rozruby w Anglii, no nie będę wchodził w szczegóły. Z tym, że wszystkim się wydawało, aha, i to był czas tak zwanego marszu przez instytucje, co jest najistotniejszą sprawą. Ja to opisuję w swoich publikacjach, więc nie będę Państwa zanudzał, ale w każdym bądź razie marsz przez instytucje, jego istotą było wprowadzanie elit, niekompetentnych elit. Produkcja fachowców, szczególnie w tej sferze oczywiście dotyczącej zarządzania świadomością społeczną, produkcja elit, które myślą krytycznie i które są zaprogramowane do systematycznego niszczenia kultury chrześcijańskiej, a mówiąc między nami kultury katolickiej, bo tutaj chodzi o kulturę katolicką. Ja czasami niestety muszę wracać do tego tematu, ponieważ jeśli Państwo otworzą media, książki, filmy i tak dalej, to jeśli istnieje jakikolwiek problem związany z pojęciami wolności, wyzwolenia, sprawiedliwości, czegokolwiek, no tych wszystkich cudów, o których wszyscy sobie marzymy, to jeśli istnieje jakiś wróg postępu, jeśli istnieje jakiś wróg postępu, to ten wróg jest tylko i wyłącznie jeden. Zaznaczam, nie wnikam w tej chwili w uzasadnienia. Tym wrogiem jest katolicyzm.
I wszystkie dyskusje sprowadzają się właśnie do tego tematu, który jest jednym z dwóch tematów, na których się opiera cały ten system. Bo oprócz, przy czym zaznaczam, walka z chrześcijaństwem, a potem z katolicyzmem nie jest walką z religią, czy z religijnością, broń Boże, w najmniejszym stopniu. Zawsze w historii tak było, że jeśli pojawiały się jakiekolwiek nurty, które chciały walczyć z chrześcijaństwem w Europie, a potem przede wszystkim z katolicyzmem, to one natychmiast kreowały własną religię. Tyle tylko, że były to albo ściągane ze wschodu, tak zwane religie wschodnie, które mają bardzo wiele pięknych elementów, z wyjątkiem jednej tej, która się liczy. Mianowicie one nie konstytuują i nie uzasadniają skutecznej moralności. W chińskich, w tych wschodnich religiach europejskie pojęcie wolności w ogóle nie istnieje. Natomiast na przykład humanizm, to w 1933 rok chyba, pierwszy manifest humanistyczny, to jest ogłoszenie nowej religii humanistycznej, tam chyba z 15 przykazaniami, taki 15-punktowy dekalog. Potem odwołany już, no bo zrobiła się za bardzo popelina, za bardzo pojechali, ale to ma związek również z manifestem komunistycznym, ponieważ pierwsza wersja manifest komunistyczny, 848, został napisany w formie katechizmu i nosił tytuł Komunistyczne Wyznanie Wiary. Natomiast cała historia dwudziestowiecznej antykultury to jest nawiązywanie do wszystkich możliwych form religijności, byleby to była religijność pogańska. To znaczy taka religijność, która, jak to się mówi, zaspokaja duchowe potrzeby człowieka, natomiast nie ma w niej miejsca na moralność. Ponieważ w pogańskich religiach nie ma miejsca na moralność. Ale one, tam te wszystkie mistycyzmy, ostatnio jest na YouTubie sprawozdanie z jakiegoś spotkania w Polskiej Akademii Nauk, gdzie się mówi o mistycyzmie mechaniki kwantowej. Wchodzi się już na światopogląd naukowy jest światopoglądem absolutnie od początku do końca religijnym, dogmatycznym. Mówię o światopoglądzie, nie o nauce, a szczególnie o naukach ścisłych, ale mówię tutaj o tej warstwie ideologicznej. Koniec lat 70. Europa i w znacznej mierze Ameryka, w której ta gangrena rozwijała się dokładnie w takim samym stopniu, zbankrutowały ekonomicznie. To znaczy one wyhodowały kolejne, wtedy to było pierwsze pokolenie ludzi, którzy byli rewolucjonistami, ale którzy nie potrafili pracować i zostali pozbawieni całkowicie świadomie etosu pracy. Oni po prostu nie potrafili pracować i nie chcieli pracować. I wtedy, kiedy skończyła się możliwość finansowania ich, czyli dawania im za nic dobrobytu, kiedy skończyła się możliwość finansowania tego z pracy gastarbeiterów i z deficytu budżetowego, który się załamał, bo w Niemczech lewica straciła władzę wtedy, kiedy zbuntowało się przeciwko ich programowi socjalnemu FDP chyba. Tam szczegóły nie są ważne. Powstał problem, jak to odbudować. I właśnie ze względu na ten pogłębiający się kryzys władzę odzyskała prawica, z tym, że prawica odzyskała władzę polityczną. Natomiast nie odzyskała władzy na poziomie elit, bo te elity już, to już było pierwsze pokolenie doktorantów, że tak powiem, wypromowanych przez nowych marksistów i ona nie miała wpływu, mówię o politycznej lewicy, ona nie miała wpływu na to, co się dzieje w przemyśle. A w przemyśle na początku 80. lat
zarówno w Europie, ale chyba to się wcześniej nawet zaczęło w Stanach, podjęto decyzję o deindustrializacji. Moim zdaniem bezpośrednim impulsem do decyzji o deindustrializacji świata białego człowieka było powstanie polskiej Solidarności. Bez jakiegokolwiek udziału i świadomości tej organizacji. Po prostu już wtedy w tych zaoranych społeczeństwach zachodnich ludzie byli właściwie pozbawieni zdolności do pracy, pozbawieni etosu pracy i byli na tyle rozbici, bo wtedy już tam blatowano kościół w sposób, no można powiedzieć, że to było już bardzo zaawansowane, bo to było po drugim soborze. Także kościół już tracił wpływ na społeczeństwo. Nagle w załamującym się bloku wschodnim, ponieważ wtedy już wiadomo było, z perspektywy historycznej możemy o tym mówić, myśmy oczywiście wtedy nie mieli o tym zielonego pojęcia, ale z perspektywy historycznej możemy o tym mówić, że politycy, czyli ludzie, którzy brali udział w tym, oni już wiedzieli, że Rosja jest passé, że to jest kwestia czasu. Wkrótce potem pojawiły się tam wszystkie te Helsinki, Reykjaviki, wcześniej eurokomunizm i tak dalej. Ale oni wiedzieli, że to się wszystko już zbliża do końca. I nagle w Polsce pojawił się 10-milionowy ruch, który zaczął wznosić hasła nie tylko ekonomiczne, ale również godnościowe. W sytuacji, kiedy zachodnie społeczeństwa były już godności pozbawione. Oni już przeszli, po nich już przeszedł neomarksistowski walec. I w związku z tym wahnięciem i utratą władzy przez lewicę polityczną okazało się, że musi być zlikwidowana ta baza, na której mogą się oprzeć ludzie pracy, ludzie konkretnej pracy. Nie mówię tutaj o w sensie proletariat i tak dalej, chociaż to wcale nie są takie głupie kategorie. Gdyby ci ludzie pracy chcieli się przeciwstawić pasożytniczym elitom i przede wszystkim tym, którzy je sponsorowali. A sponsorował je nie klasa polityczna, bo klasa polityczna nie miała żadnego nic do gadania, tak zresztą jak i dzisiaj klasa polityczna nie ma absolutnie nic do gadania. Zaczęło się to już znacznie przed II wojną światową, ale po II wojnie światowej, a przede wszystkim po załamaniu się systemu z Bretton Woods, elitą rządzącą tym światem stali się bankierzy, no mówiąc, czyli kapitał finansowy. Ten kapitał, który ma tak dużą moc, że może sobie podporządkować elity polityczne, no bo co może zrobić nawet najbogatszy polityk, no jeżeli nie dostanie pieniędzy na kampanię finansową, na programy społeczne i jeżeli przede wszystkim nie dostanie pieniędzy, bo to jest najważniejsze. Jeśli politycy nie dostaną pieniędzy na to, żeby kupować pasożytnicze elity intelektualne, których jedynym zadaniem jest mentalne niszczenie i wbijanie w ziemię ludzi pracy, po to, żeby ten motłoch pracował, ale żeby nie był w stanie się zorganizować, przypomnieć sobie o własnej godności i zbuntować się. Po to, żeby zlikwidować materialną bazę dla przemysłu i dla ludzi rzeczywiście produkujących dobra, które są wszystkim potrzebne, również tym pasożytom, po to, żeby zlikwidować tę bazę, trzeba było znaleźć takie miejsce, gdzie będzie można produkować tanio albo bardzo tanio. I to był ten moment, kiedy pojawiły się warunki do przerzucenia przemysłu z Europy i Stanów Zjednoczonych do Chin. Ja mówię w cudzysłowie Chin, bo przecież
myślę, że fachowcy byliby w stanie powiedzieć, jaki udział w produkcji tego dobrobytu, który my przejadamy codziennie, łącznie z tymi butelkami, łącznie z tymi telefonami i tak dalej, i tak dalej. Przecież my no, praktycznie biorąc nic nie produkujemy, a jeśli chodzi o maszyny, to już kompletnie nic, u nas nic. Być może są jeszcze jakieś fabryki produkujące narzędzia, czyli maszyny w Polsce. Prawdopodobnie to wszystko już zostało ograniczone do sfery Europy Zachodniej, a my możemy co najwyżej kupować od nich maszyny po to, żeby produkować rzeczy, które będziemy tam odsyłać i tak dalej. To nie ma co, ekonomiści to świetnie potrafią wytłumaczyć. Cały ten potencjał został. Aha, bo mówiłem o tych Chinach. Przecież mówimy umownie Chiny, ale przecież są Indie. Hindusów wcale nie ma tak znowu dużo mniej od Chińczyków, a czort wie, ile ich naprawdę jest. No więc właśnie. Ale jak się obejrzy filmy, gdzie na gigantycznych hałdach elektronicznych odpadów, czyli porozwalanych różnych części komputerowych, przywożonych statkami z Europy, bo to się dzieje również w Afryce, ale również w Indiach. Zepsute komputery pakuje się w Europie i w Stanach, wywozi się do Azji, tam się to rozsypuje na takich hałdach i tam tacy mali Hindusi na ogniskach, jakimiś palnikami, to wszystko rozbierają na części, odzyskują z tego tam te styki, niestyki, czyli metale szlachetne, sortują to wszystko, czyli jeden gigantyczny zakład utylizacyjno, jakiś tam recyklingowy, to wszystko się odbywa tam. My o tym nie mamy zielonego pojęcia, chociaż my to jeszcze trochę tam mamy. Natomiast te muły na zachodzie, te bezmózdża kompletne, oni w ogóle nic nie wiedzą. Ja tak mówię trochę nieładnie, bo im trzeba współczuć. I na koniec powiem, że ich trzeba ratować. Bo ich trzeba ratować. Bo jeśli ich się nie zreedukuje, no to zreedukują ich muzułmanie. Już powinienem kończyć? A ile jeszcze mam? O, muszę się nastawić na 5, to może w 10 się zamknę. Temat był, proszę Państwa, sformułowany bardzo ogólnie. Rozwój ideologii lewicowych, a Chiny. I na ten temat ja mogę Państwu bić pianę przez 3 tygodnie. I to nawet będzie dość ciekawe. Ale co do istoty, cały ten 150-letni proces rozwoju ideologii lewicowych sprowadza się tylko i wyłącznie do osiągnięcia jednego celu. Jak pozbawić ludzi etosu pracy, czyli szacunku do pracy i przede wszystkim umiejętności pracy przydatnej innym ludziom. Ja to powiedziałem takie zdanie i można je potraktować, coś tam chłopina powiedział i jak to tak. Otóż w tym zdaniu, które powiedziałem, jest zawarta absolutnie cała ideologia, mogę powiedzieć, wszystkich odmian lewicy marksistowskiej, anarchistycznej, libertariańskiej, tu można wymagać, chociaż są tam pewne wyjątki, które nazywając się lewicą w swoich programach, zapomniały o tym, że żeby zrealizować ich cele, trzeba ludzi pozbawić umiejętności pracy i sprowadzić, a w związku z tym, żeby ten cel osiągnąć, trzeba ludzi sprowadzić do poziomu zwierząt. I powiem w największym skrócie o trzech w zasadzie etapach tej 150-letniej, już ponad 150-letniej historii rozwoju myśli lewicowej. Bo jak to się wszystko zaczęło? Zaczęło się od tego, że powstał kiedyś
czy ukształtował się tak zwany kapitalizm wolnorynkowy, który jest systemem umożliwiającym wyzysk. Nie będę tego tematu rozwijał, bo tutaj nie jest to potrzebne. Ten wczesny, XIX-wieczny kapitalizm, podkreślam, kapitalizm przemysłowy, kapitalizm produkujący dobra, który należy jednoznacznie odróżniać od XX-wiecznego kapitalizmu finansowego, który produkuje pieniądze z pieniędzy w systemie bankowym. To są zupełnie odmienne rodzaje kapitalizmu, z którego nie zdają sobie sprawy libertarianie w tej chwili. I liberałowie zresztą też. No, tak naprawdę nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że my mówimy o kapitalizmie, tylko nie mówimy o jakim kapitalizmie. Kapitalizm przemysłowy, nawet gdyby był nie wiem jaki zły, to on cokolwiek produkuje. Natomiast kapitalizm finansowy nie produkuje nic poza papierowym pieniądzem. A co można zrobić z papierowym pieniądzem, to wiedzą ci, którzy lubią zapalać sobie cygara stu dolarówkami. Ten kapitalizm bazował na pracy niewykwalifikowanego i nadreprezentowanego, nadliczebnego proletariatu. I ponieważ ci ludzie byli zagrożeni śmiercią głodową, mówię o pierwszej, przede wszystkim o pierwszej połowie XIX wieku, ich było za dużo i oni między sobą byli zmuszeni do konkurowania nawet o pracę, która była wynagradzana poniżej minimum socjalnego. Oni byli skazani na to. To nie był ich żaden tam wolny wybór, o którym bredzą liberałowie, mówiąc o wolnym rynku jako systemie, gdzie ludzie zawierają dobrowolne umowy. Dobrowolne umowy są fajne do momentu, kiedy człowiek nie zaczyna zdychać z głodu. A jak człowiek zaczyna zdychać z głodu, to kończą się dobrowolne umowy. I ten system doprowadził do takiego natężenia wyzysku, że, jadę teraz ogromnymi uproszczeniami, ale że ci ludzie zaczęli się po prostu buntować. Ale ci ludzie nie mieli innego wyjścia. Oni po prostu nie mieli żadnego wykształcenia. Oni nie potrafili pracować i nie chcieli pracować. Oni nienawidzili pracy. I oni stanowili ten proletariat, ten motłoch, mówię motłoch w sensie historycznym, bez konotacji jakichś tam takich wartościujących. I do ich potencjału rewolucyjnego odwołał się Marx, który chciał stworzyć system alternatywny dla kapitalizmu. I wymyślił komunizm, który jest odwrotną stroną systemu wyzysku, służącego do jeszcze intensywniejszego wyzysku. Bo na czym polega istota kapitalizmu i komunizmu? W kapitalizmie indywidualny właściciel, który dysponuje przewagą kapitałową, może wyzyskiwać niewykwalifikowanych robotników, mówię o wczesnym, niewykwalifikowanych robotników, którzy nie mogą odmówić pracy, bo umrą z głodu. Natomiast, ale ten kapitalista jest identyfikowalny, on jest indywidualnym przedsiębiorcą i jeśli podnosi się bunt, to ten bunt kieruje się przeciwko niemu. Jemu można poderżnąć gardło, jego można okraść. I wyjściem z tego dla tych, którzy chcieli ludzi wyzyskiwać, było zlikwidowanie własności, ponieważ ta własność nominalna wynikająca z przepisów prawa nie ma żadnego znaczenia. On wymyślił system, w którym wszyscy są wywłaszczeni, wszystko jest, mówiąc w praktyce, niczyje, w związku z tym zgodnie z prawem można je, jak to się mówi, zawłaszczać, czyli można niczyje można kraść i jest to legalne, a przede wszystkim, jeśli własność jest niczyja, w sensie formalnym, to liczy się to, kto tą własnością w rzeczywistości dysponuje. I w systemie wymyślonym przez Marksa o własności realnie
dysponuje przywódca ideologicznej partii kierującej całym systemem, ale on nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki swojej działalności, bo on formalnie za nic nie odpowiada. Odpowiada wystawiony jako marionetka rząd według zasady partia kieruje, rząd rządzi. Jak się coś w komunizmie sypało, to wymieniało się rząd, a partia zostawała, no wymieniało się pierwszego sekretarza, ale partia zostawała i ta sama ideologia umożliwiała eksploatację, bezlitosną eksploatację roboli, tak jak to było w Rosji, jak to było u nas, jak to było no w całych demoludach. To jest dokładnie taki sam system nastawiony na wyzysk. W XIX wieku doszło do zasadniczej rewolucji, ale była to inna rewolucja, to była rewolucja nieprzemysłowa, bo ta rewolucja przemysłowa też jest mitem w znacznym stopniu. Była to rewolucja, nazwijmy to technologiczna. Od połowy XIX wieku przemysł zaczął potrzebować wykwalifikowanych pracowników. I tych pracowników nie było. Oni byli rzadkością. Wtedy zaczęły się tworzyć tak zwane proletariackie elity. Proletariackie robotnicze arystokracje. To już Engels do Marksa pisał z niezadowoleniem. Część oczywiście wchodziła do związków zawodowych, to jest oddzielna sprawa, ale wtedy pojawiło się coś takiego, że pojawiły się takie zawody, które były jak na przykład kolejarze. W XIX wieku kolejarz to był mniej więcej taki zawód jak dzisiaj, nie wiem, kosmonauta. Oni jeździli na jakichś dziwnych, kierowali jakimiś dziwnymi pojazdami, których nikt nie widział. Pierwszy raz pojawiła się kolej i nagle okazało się, że są ludzie, którzy potrafią tymi potworami kierować. I ci ludzie, którzy mieli wykształcenie, nagle okazało się, że jest ich bardzo mało. Ich brakuje w przemyśle metalurgicznym, no we wszystkich rodzących się gałęziach przemysłu. I ci ludzie mający wykształcenie, oni mogli domagać się wysokich wynagrodzeń. Sytuacja była bardzo podobna jak w tej chwili w Polsce, kiedy właściciele prywatnych różnych firm biegają, ja to znam, obserwuję to na dziesiątkę. Właściciele firm biegają po urzędach pracy, dają ogłoszenia, chodzą, błagają, po rękach całują jakiegokolwiek pracownika. No, znaleźć spawacza, który potrafi spawać, to jest cud boski, no. A wszyscy mają papiery spawacza. Ale ja znam przypadki organizowanych kursów dla spawaczy, gdzie 200 ludzi przeszło przez cały kurs i oni nigdy w życiu palnika w ręce nie mieli. To jest tragedia. Ale w XIX wieku pojawiła się sytuacja taka, w której potrafiący cokolwiek robotnik mógł się wyzwolić z nędzy bez żadnej rewolucji. I to, że taka grupa się pojawiła, było zasługą dwóch nurtów, których ja w tej chwili nie będę na wszelki wypadek konfliktował, ale to jest bardzo istotne. Mianowicie to było złożenie dwóch elementów protestanckiego etosu pracy po części i przede wszystkim katolickiej nauki społecznej oraz działalności katolickiego ruchu społecznego. Nie wnikając w tej chwili w szczegóły, tym zjawiskom można zawdzięczać to, że zaczął się kształtować etos pracy, polegający na tym, że ojciec, który widział, że są robotnicy u niego w fabryce, którzy więcej potrafią i więcej zarabiają, nawet jeżeli sam nie był w stanie się kształcić, to wracał do domu i mówił do syna, chłopie, koniec zabawy, idziesz do szkoły, a nie to w łeb i koniec, a nie to wynocha z domu. I to była krótka, jedno-dwupokoleniowa szkoła, kiedy zaczęto w tamtych czasach, przy tamtych metodach,
w znacznym stopniu zmuszać młodzież do tego, żeby zaczęła się uczyć, ponieważ to był jedyny warunek wyzwolenia się z nędzy, bez niszczenia systemu, który dawał, tworzył stanowiska pracy, bez niszczenia podstawy tej cywilizacyjnej strony kultury. I w 1880 roku zięć, czy szwagier, ja zawsze się mylę, zięć Karola Marksa, francuski socjalista Paul Lafargue, napisał esej pod tytułem Prawo do lenistwa, adresowany do młodych ludzi, do proletariatu, ale przede wszystkim do młodych ludzi, w których tam opowiada różne androny o tym, jak to... Wprawdzie jest to troszkę bardziej zniuansowane, ale rzecz się sprowadza do takiego czegoś. Dożyliśmy czasów, w których wreszcie automaty zwolnią ludzi z konieczności pracy. W związku z tym, drodzy proletariusze, możecie przestać się uczyć, możecie domagać się prawa do lenistwa, ponieważ to nie praca jest podstawą ludzkiej godności. Praca jest upokarzającym obowiązkiem, odbierającym człowiekowi godność. Człowieczeństwo to lenistwo. Proszę sobie wyobrazić, w tamtych czasach powstał tego typu manifest. Ale sprawy zaszły już za daleko i komuniści przegrali. XIX wiek to jest totalna klęska marksizmu. Totalna klęska marksizmu, który na Zachodzie, który się uprzemysławiał i potrzebował coraz więcej wykształconych ludzi, większość społeczna po prostu powiedziała nie. My nie chcemy rewolucji, my chcemy się wziąć do roboty. Bo tylko w ten sposób możemy zdobyć realną wolność. I w Europie Zachodniej to padło, natomiast w wyniku bardzo skomplikowanego splotu okoliczności udało się tę marksistowską paranoję zrealizować w Rosji po 1917 roku. Ale w Europie Zachodniej pozostał problem. Jak marksiści mają obalić ten system kapitalistyczny, który już wtedy nie był systemem, nie był kapitalizmem wolnorynkowym. Był gospodarką rynkową, był w wielkim uproszczeniu mówiąc, był społeczną gospodarką rynkową, w której oprócz tych tak zwanych ekonomicznych praw jednym z podstawowych elementów motywujących ludzi do działania i określających sposób, w jaki oni działają, była po pierwsze katolicka moralność, a po drugie właśnie etos pracy, czyli traktowanie pracy jako jedynej metody na zdobycie realnej wolności, i to podkreślam, co jest najważniejsze, bez konieczności okradania innych ludzi. Bez konieczności okradania innych ludzi, ponieważ marksizm proponował coś dokładnie odwrotnego. Nie będziecie pracować, będziecie mieć wolność. To jaki jest z tego skutek? Kto ma zapłacić za tę wolność? No oczywiście trzeba poobcinać łby kapitalistom, ograbić kogo się da i tak długo, już kończę, tak długo eksploatować to zagrabione bogactwo, jak się da. A kiedy się skończy i zacznie się bryndza, to społeczeństwo podniesie bunt, ale my już mamy gotowy aparat terroru, który nam umożliwił przeprowadzenie rewolucji i możemy wziąć to społeczeństwo wtedy pod but. Drugim, to tylko po jednym zdaniu, koncepcję zniszczenia systemu gospodarki rynkowej, nie żadnej tam wolnorynkowej, koncepcję zniszczenia systemu racjonalnej gospodarki rynkowej opracowali nowi marksiści ze szkoły frankfurckiej, która
powstała po kilku latach działania Instytutu Badań Społecznych, takiego marksistowskiego instytutu we Frankfurcie nad Menem. Ale z różnych względów nie udało się tego zrealizować przed wojną i tak naprawdę ta rewolucja ruszyła dopiero po drugim takim manifestie antylaborystycznym, powiedzmy. Była to książka z 1955 roku Herberta Marcuse pod tytułem Eros i cywilizacja. Cały ten system miał zostać zniszczony poprzez podcięcie jego podstaw. A podstawą racjonalnego systemu ekonomicznego jest to, że ludzie nie tylko pracują, ale chcą pracować i przede wszystkim, że potrafią pracować. Zniszczeniu tego etosu poświęcony był cały wysiłek marksizmu od jego sformułowania w 1937 roku, mówię o nowym marksizmie, do dnia dzisiejszego i dzisiaj toczy się w dalszym ciągu walka o pozbawienie ludzi zdolności do pracy. Te społeczeństwa pasożytnicze od mniej więcej 80 roku, europejskie społeczeństwa pasożytnicze, były w coraz większym stopniu finansowane z niewolniczej, może nie niewolniczej, półniewolniczej, 3/4 niewolniczej pracy Azji, w tym przede wszystkim Chin. Problem polega na tym, że Chiny, nawet jeśli jeszcze przez jakiś czas będą pracować, będą chcieli pracować, a mają jeszcze 300 milionów ludzi, którzy żyją na poziomie nędzy. W związku z tym oni przez jakiś czas jeszcze będą musieli pracować. Ale zdobywając z tej nadwyżki, zdobywając środki finansowe, oni zmierzają do tego, żeby nas przejąć. I teraz w ostatnim zdaniu odniosę się do tego, o czym się w tej chwili mówi. Otóż Europa niepotrafiąca pracować coraz więcej konsumuje i te wszystkie dobra ściąga ze wschodu. W związku z tym znalazła się w sytuacji bez wyjścia, bo gdyby w tej chwili wstrzymać import z Chin, to mogą sobie Państwo wyobrazić, co by było w Europie. Jeżeli by zniknęły wszystkie azjatyckie przedmioty ze sklepów i z przemysłu i tak dalej, i tak dalej. To jest absolutna katastrofa. Nam się wydaje, że Chiny wymyśliły sobie jedwabny szlak i słusznie nam się wydaje, po to, żeby tymi super szybkimi kolejami dostarczać do nas coraz większe ilości towarów, coraz większe ilości towarów. No i my będziemy oczywiście te towary importować i będziemy je tu konsumować. Tylko pytanie, czym my będziemy za to płacić? Szczególnie w sytuacji, kiedy najprawdopodobniej walutą wkrótce dominującą, była tutaj mowa o tym wcześniej, może się stać yuan. Do czego nam, a przede wszystkim do czego Chińczykom będą potrzebne euro? Im więcej towarów z Chin będzie docierać do Europy, tym bardziej Europa będzie miała, tym więcej Europa będzie miała czasu, żeby w szkołach wyprodukowywać kolejne pokolenia kompletnych, niezdolnych do pracy nieuków, którzy się domagają wszystkiego, szczególnie tych smartfoników, bo już teraz ze smartfonikiem się człowiek rodzi chyba. Tyle tylko, że nikt z nich nie wie, jak ten smartfon działa. Nie mają o tym zielonego pojęcia. Oni mogą go sobie wystrugać z dykty. Niestety Europa tego nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast w tym projekcie jedwabnego szlaku stacją przeładunkową ma być Polska.
I widziałem już takie konferencje, na których wszyscy się zaczynali strasznie ekscytować, jak to my będziemy fantastycznie żyć, bo zrobimy, postawimy tutaj szlaban, narzucimy cła i za przewozowe będziemy brać i tak będziemy żyć. No przecież to jest porozumowanie kompletnych debili, ponieważ takie wyobrażenie, nawet jeśli, to ono miałoby sens tak długo, jak długo Europa Zachodnia będzie w stanie cokolwiek kupować w Chinach. A co, Chiny w nieskończoność będą chciały pracować za nic i nie będą chciały w końcu ściągnąć w tych cenach to, żeby zacząć zająć się środowiskiem, ludźmi, tymi 300 milionami nędzarzy, którym też trzeba będzie to wszystko dać. W związku z tym jedynym wyjściem dla Polski jest wykorzystanie, bo ten jedwabny szlak powstanie prawdopodobnie i powinien powstać. Tyle tylko, że sprawą absolutnie najważniejszą są dwie kwestie. Pierwsza, to jeśli nam się uda cokolwiek zarobić na tym biznesie, to żeby inwestować to praktycznie biorąc, można powiedzieć, w całości. W możliwie jak najszybszą odbudowę bazy przemysłowej, no i również militarnej. Ale jest znacznie ważniejszy warunek. I do tego, i tutaj już puentuję, chociaż wiem, że przeciągnąłem, ale trudno. No. Wybaczą mi Państwo, bo puenta jest najistotniejsza. Otóż gdyby wszystkie centra Adama Smitha, gdyby wszystkie partie wolnościowe, gdyby wszystkie partie socjalistyczne, jakiekolwiek, zebrały się, utworzyły kongres i tak dalej i wypracowały nie wiem jak ekonomicznie uzasadnione programy, to nic kompletnie z tego nie wyjdzie, jeśli szkoły będą produkowały co roku kolejne pokolenia krytycznych bęcwałów, którzy nie potrafią sobie sznurowadeł zawiązać. Ponieważ nawet jeśli pan Morawiecki zaciągnie kredyty u Morgana, czy u Zaksa, czy u kogokolwiek tam, Bóg wie u kogo jeszcze, i kupimy te fabryki i przywieziemy je do Polski, to i tak powstanie problem, kto ma w tych fabrykach pracować. W sytuacji, kiedy w tej chwili producenci biegają za pracownikami, to znaczy ci tacy nasi kapitaliści, mali i średni, biegają za pracownikami, błagają ich, żeby przyszli do roboty i oni ewentualnie, owszem, może by zajrzeli, no jest nawet parę kabaretowych takich występów na temat tego, jak to w tej chwili się kontraktuje pracowników. No ale problem polega na tym, że poza biciem ideologicznej piany, bo od tego specjalistów mamy tysiące, to ludzi, którzy potrafią wkręcić śrubkę, jest coraz mniej. A mówili mi ludzie w Szczecinie, że koło Szczecina, nie, już nie pamiętam, czy Siemens, czy któraś z niemieckich firm, jak uruchomiła fabrykę, to tam jest oddzielny oddział, gdzie są stanowiska takie, że przyjmuje się pracownika, w zasadzie normalnego pracownika, i on przez pierwsze miesiące, tam leżą obciążki, śrubokręt, tam jakieś nożyczki i tak dalej, i ludzie uczą się wkręcać śrubki, bo nie potrafią. I tym wielkim korporacjom się w ten sposób opłaca dokształcać leworęcznych nygusów. W związku z tym absolutnie nie zaniedbując tych wszystkich kwestii, które dotyczą ekonomii, dyplomacji, polityki i tych wyższych sfer, nic się w tym kraju nie uda, jeśli z systemu edukacji i wychowania, od przedszkola do uniwersytetów, nie zostanie usunięta dominująca ideologia marksistowska,
dla której w tej chwili w tym systemie nie ma żadnej alternatywy. I oprócz wszystkich innych rzeczy, to trzeba uwzględniać, ponieważ wprawdzie automatyzacja się posunęła bardzo do przodu, ale z tego co pamiętam, to automaty też ktoś musi wcześniej wyprodukować. I nie zrobią tego debile. Przeciągnąłem. Dziękuję, to wszystko. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do pytań. Z racji braku już czasu prosimy o konkretne odpowiedzi, w miarę zwięzłe. Ja przeczytam może dwa pytania na początku. Będzie może wtedy też sprawniej. Pan Dariusz zwraca się z pytaniem, w jaki sposób idee lewicowe dotarły do Chin, czy poprzez Związek Radziecki, czy poprzez USA? I drugie pytanie od pana Janusza. Przepraszam, przez... Jeszcze raz. Przez Związek Radziecki... Czy poprzez USA, Stany Zjednoczone? I drugie pytanie od pana Janusza. Czy polecałby pan w celu uniknięcia konieczności realizowania formuły wychowania krytycznego dla dzieci w wieku 5 do 12 lat nauczanie w systemie edukacji domowej? Te dwa pytania na początek. Działa. Na pierwsze pytanie odpowiedź jest prosta. Nie wiem. Według... No. Ja nie ukrywam, że dla mnie Chiny to jest rzecz, o której się mogę dowiedzieć od ludzi, którzy znają się na Chinach. Natomiast ta informacja istotna jest tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego, w jaki sposób zaorana została Europa, ponieważ poza Europą świat nie został jeszcze zaorany. W tej chwili zaorywana jest Afryka i to przez amerykańskich misjonarzy, którzy rozdają pieniądze. Państwo nie wiedzą, co się dzieje i jakie zniszczenia robią. To się jakoś tam specjalnie nazywa ewangelizacja satelitarna czy coś takiego. To są rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia. Dlatego ci ludzie, którzy przyjeżdżają do Europy, ci opaleni, to oni kiedyś to mogli chcieć pracować. Ale oni już są wychowywani w tej chwili w Afryce. Pracować? To idiota pracuje. Złodzieje siedzą tam biali i trzeba do nich pojechać i im odebrać. To jest ta mentalność kształtowana w tej chwili, więc tego nie wiem. Natomiast przepraszam, drugie pytanie było ważne, a zapomniałem. Już miałem sklerozę. Czy polecałby pan w celu uniknięcia konieczności realizowania formuły wychowania krytycznego dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat nauczanie w systemie edukacji domowej? Dziękuję za to pytanie, ponieważ to znowu kolejna mantra. Kolejna mantra, tym razem myślę przede wszystkim wolnościowców. A co? W domu nie można cymbała wychowywać zgodnie z zasadami wychowania krytycznego? Przecież proszę zdawać sobie sprawę z tego, że w tej chwili znacznie gorszy wpływ na dzieci mają rodzice niż szkoła. Ponieważ głupi rodzice wychowują, a w tej chwili w okres tak zwanej największej rozrodczości wchodzą ludzie, którzy urodzili się w 90 roku chyba. No to są ludzie, którzy mieli od razu mózgi prane przez audycję Owsiaka, rób to co chce ta. I oni swoje dzieci już wychowują w ten sposób, nawet ich nie wychowując. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kwestia wychowania domowego, po pierwsze, pomysł wychowania domowego nie jest pomysłem, nazwijmy to prawicowym, tylko lewicowym. To wymyślił taki anarchista, nie będę tu chodził w tej chwili, chodziło o rozwalenie istniejącego, a przede wszystkim każdego systemu wychowania. To miało na określonych etapach historycznych, to miało pewne swoje uzasadnienie, ale to nie ma co wchodzić w szczegóły. Chodzi mi o sam mechanizm. To, co się nazywa wychowaniem domowym, stało się pewnego rodzaju powtarzalnym
powtarzanym takim hasełkiem, które dobrze, bo to takie antypaństwowe, anarcho-libertariańskie i tak dalej, no nie lubimy państwa i bardzo słusznie nie lubimy państwa. No. Liberałowie nie lubią państwa, to jest zupełnie oczywiste. Ale nikt nie bierze pod uwagę tego, że to wychowanie może dotyczyć w najlepszym razie. Pan mówił o jakim okresie? 5-12? A moim zdaniem 5-8-10. Bo większość rodziców już na poziomie 12-letniego dziecka po prostu samo nie ma takiej wiedzy, którą mogłoby przekazywać. W związku z tym jest kwestia zorganizowania nauczycieli, infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. I ten system, który zaznaczam co do istoty, ja bardzo popieram, pod warunkiem, że najpierw się wychowa rodziców. Żeby na przykład dziecka nie wychowywali jak tresowaną, za przeproszeniem, nie powiem co. Zrób to, to dostaniesz 5 zł. Zrób to, to dostaniesz iPhonika. Zrób to, to dostaniesz nagrodę. No przecież to nie jest wychowanie, to jest tresura. A większość rodziców w tej chwili swoje dzieci tresuje, a nie wychowuje. Ja za kilka dni mam nadzieję, że uda mi się namówić na spotkanie kilku ludzi ze starego pokolenia wychowawców, pedagogów, którzy jeszcze pamiętają pewne książki, których już w tej chwili nie ma w obiegu, i będę namawiał tych ludzi, żeby oni napisali podręczniki do wychowywania małych dzieci, z których to podręczników mogliby również korzystać rodzice. Ale proszę państwa, no proszę się rozejrzeć po swoich znajomych po mieście. No, jak ja widzę ludzi w tej chwili w wieku rozrodczym, to ja się zastanawiam, czy ci ludzie powinni wychowywać swoje dzieci. Zaznaczam, oczywiście, jeśli przyjmie się, a można przyjąć, zasadę libertariańską, że ojciec czy matka mogą robić z dzieckiem co chcą, bo to jest ich własność, no to kończy się dyskusja, to już dalej nie ma co bić piany. Problem polega na tym, że w tych ideologiach nie ma ani słowa na temat tego, jakie są skutki społeczne wychowania. Natomiast wychowanie domowe, które jak zaznaczam, bardzo popieram, ale które z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych nigdy nie przekroczy moim zdaniem 15-20% dzieci. A mity o tym, że kiedyś w szlacheckim dworze to tam i tak dalej, to są bajki zupełne. Żyjemy w XXI wieku. Ale poza tym hasłem jest szkolnictwo średnie, szkolnictwo wyższe, szkolnictwo zawodowe. No i jaka jest oferta tych ludzi, którzy mówią coś o szkolnictwie zawodowym? Jaka jest konsekwencja? Konsekwencja jest taka, że wszelkie szkolnictwo kończy się na 12-letnim dziecku. I o to właśnie chodzi, ponieważ jeśli państwo poczytają inne moje publikacje, to okaże się, że mniej więcej poziom 12-letniego dziecka to jest taki poziom, że jeśli dorosły człowiek zatrzyma się na tym poziomie rozwoju i rozumuje jak 12-letnie dziecko, to na takiego dorosłego człowieka lekarze mówią debil. I właśnie chodzi o to, żeby przeprowadzić infantylizację i debilizację dorosłego społeczeństwa. Ja nie twierdzę, że zwolennicy wychowania domowego mają takie intencje, bo oni pewnie mają dobre intencje, ale dobrymi intencjami co jest wybrukowane? Wiadomo. Dziękuję. Dziękujemy. Ostatnie jeszcze pytanie. Prosimy też o taką krótką, w miarę krótką odpowiedź. Dobre. No naprawdę krótko, taką minutową odpowiedź, bo musimy kończyć i jechać z programem naszej konferencji. Pytanie od seminarzysta Arkadiusza Aureliusza. Jeśli używa pan pojęć na przykład prawica, lewica, liberałowie, które w gruncie rzeczy są stereotypami, może warto by zdefiniował pan te pojęcia, aby ograniczyć możliwość bycia źle zrozumianym?
Oczywiście dzisiaj tego nie zrobię. Proszę Państwa, ja to już niedługo to do legendy przejdzie. Ja siedzę i próbuję skrócić materiał na książkę, która jest podsumowaniem tych rzeczy, które do tej pory zostały opublikowane w mojej witrynie, w internecie, dotyczącej przede wszystkim oczywiście historii antykultury, czyli całej historii marksizmu. Ale do tego jest wstęp mówiący o wielkim zarysie, wyprostowanie historii kultury europejskiej w ogóle, bo ta jest całkowicie zakłamana, i jest taka część pojęcia podstawowe, i tam spróbuję też w największym uproszczeniu wyjaśnić to nieporozumienie, ponieważ między lewicą, czyli między komunistyczną lewicą a kapitalistyczną prawicą jest jeszcze alternatywa, która na dodatek kiedyś została z sukcesem zrealizowana, tylko że w żadnej szkole się o tym nie mówi. No ale to już trzeba poczekać, może mi się kiedyś uda ten nieszczęsny tekst skończyć, bo jak i dzisiaj, największym problemem jest to, że z 1200 stron notatek muszę zrobić 300, czyli muszę się skracać, a nie potrafię się skrócić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pięknie za wykład.